Witam! Dzisiejszy odcinek będzie nieco bardziej teoretyczny i będzie to odcinek traktujący o obserwacyjnym uczeniu się, czyli rzeczy, o której już nagrywałem kiedyś odcinek i było to 5 lat temu, a więc właśnie stałem się archeologiem. W tamtym odcinku próbowałem, ale nie wiem z jakim skutkiem wyjaśnić, co tak naprawdę stoi za obserwacyjnym uczeniem się. A dzisiaj omówimy sobie to trochę pod kątem neurobiologii, także otrzymamy się o temat neuronów lustrzanych, yy, omówimy trochę kwestii psychologicznych związanych z obserwacyjnym uczeniem się. A także będzie wątek praktyczny, a więc zostańcie do końca. Zacznijmy od neurobiologii. Neurony lustrzane to grupa neuronów, które odkrył Giacomo Rizzolatti w latach 90. I są to struktury, które aktywują się u ludzi, jak i u małpyczekokształtnych, zarówno podczas wykonywania danej czynności, jak i obserwowania jej u Innych osobników. Badania nad neuronami lustrzanymi zapoczątkował zespół neurofizjologów pod szefostwem Giacomo Rizzolatiego. W trakcie badań na makakach dosnęli ciekawą obserwację, iż pewne grupy komórek nerwowych u tych zwierząt aktywują się zarówno w trakcie wykonywania jakiejś czynności, jak i gdy czynność tę wykonywał ktoś inny. Postrzeżenia te potwierdzono potem neuroobrazowaniem rezonansu magnetycznego u człowieka identyfikując podobne grupy komórek nerwowych zachowujących się lustrzanie w zależności od aktywności bądź biernej obserwacji. Neuronom lustrzanym przypisuje się różnorakie funkcje np. uczestniczenie w procesach językowych, odczuwaniu empatii, rozumieniu intencji, a więc teorii umysłu, ale też ułatwieniu zjawiska uczynia się i naśladowania. Neurony lustrzane są obecne nie tylko u naczelnych, ich obecność stwierdzono także u gryzoni. Połączenia tworzące system neuronów lustrzanych rozwija się u ludzi prawdopodobnie jeszcze przed 12. miesiącem życia. Niektórzy naukowcy jednak podają wątpliwość w ogóle istnienie systemu neuronów lustrzanych, argumentując o tym, że obserwowane zmiany w aktywacji mózgu mają być po prostu typowe dla stanu wzbudzenia mózgu w trakcie obserwacji i w tym toku rozumowania neurony postrzegane jako lustrzane tak naprawdę są po prostu zwykłymi neuronami, które akurat uległy wzbudzeniu. Oprócz tego podstawowego zjawiska, neuronom lustrzanym przypisuje się też yy, np. odczytywanie ludzkich emocji, czy też yy, odgadywanie ludzkich intencji, czyli tzw. teorię umysłu. Hipotetycznie, to właśnie dzięki neuronom lustrzanym, osobnik na widok konkretnej aktywności innego osobnika jest w stanie. Odgadnąć jego intencje, i na tym polegać ma tworzenie się teorii umysłu. Teoria umysłu polega na uświadomieniu sobie, iż inne istoty także mają umysły, swoją własną wolę i dysponują wiedzą o otaczającym świecie. Stan wiedzy, który posiadają inne istoty, jest inny. Stąd teoria umysłu opiera się o odgadywanie czyich zamiarów, intencji. Dlaczego poruszamy w ogóle temat teorii umysłu? Ponieważ mechanizmy teorii umysłu są bardzo potrzebne w. W procesie modelowania, który jest elementem obserwacyjnego uczenia się. Ocierając się o kwestie psychologiczne, omówimy sobie pokrótce teorię społecznego uczenia się, która jest rozwinięciem. Teorii uczenia się, i polega ona krótko mówiąc na stwierdzeniu, że nauka nie odbywa się tylko poprzez warunkowanie, tak jak w teorii uczenia się, ale także poprzez um, obserwację. Oczywiście, żeby do tego doszło, musi być spełnione kilka zasad. Teoria społecznego uczenia się jest rozwinięciem teorii uczenia się, wedle tego pojęcia uczenie się zachodzi nie tylko poprzez warunkowanie reaktywne, tak jak w warunkowaniu pawłowskim, jak i sprawczym, ale także poprzez obserwowanie zachowań innych ludzi. Także sama teoria uczenia się obejmuje naukę poprzez dwa rodzaje warunkowania, a teoria społecznego uczenia się jest przez to szersza. I na ten sposób nauki, czyli nauki w teorii społecznego uczenia się, mają się składać dwa mechanizmy: uczenie się poprzez konsekwencje, które jest zbliżone do warunkowania sprawczego, bo prognozowane konsekwencje można porównać w pewien sposób do systemu nagród i kar. Natomiast Uczenie się poprzez modelowanie polega na obserwacji cudzych działań i skutków i próbie odtworzenia tego na własny sposób. W procesie społecznego uczenia się musi dojść do obserwacji danego zjawiska i jego umiejscowienia w pamięci długotrwałej. Dla przykładu, warunkowanie reaktywne czyli ten bardziej prymitywny mechanizm, potocznie nazywany reakcją psa Pawłowa polega na bezwzględnej reakcji na bodziec bezwarunkowy. A potem przyniesienie tego na również odpowiedź poprzez bodziec warunkowy. Warunkowanie instrumentalne z kolei to warunkowanie, w którym uczący się nie jest bierny, jak w warunkowaniu tym klasycznym pawłowskim jest aktywny, a uczenie się jest oparte o system nagród i kar. Koncepcja społecznego uczenia się polega na zastosowaniu pamięci długotrwałej. Oraz świadomym przetworzeniu obserwowanej sytuacji, tak by można było ją odtworzyć w przyszłości. Jest więc szersza niż tylko prosty schemat akcja-reakcja. W tym odcinku chciałbym też poruszyć zagadnienie edukacji krzyżowej. Nie chodzi mi tutaj o to, że edukacja jest krzyżem, który każdy z nas musi nosić. Odnotowujemy przyrost np. masy mięśniowej, czy też poprawę danej umiejętności. W nietrenowanej kończynie, podczas gdy oczywiście trenujemy przeciwstawną kończynę. Dajmy na to, ręka lewa jest trenowana, a ręka prawa się poprawia. Zjawisko edukacji krzyżowej jest ciekawe i nie do końca wyjaśnione. Polega ono na tym, że na bazie neuroadaptacji, gdy ćwiczone są mięśnie po jednej stronie ciała, to ich odpowiednicy po przeciwnej stronie. Także poprawiają swoje parametry. Jeśli chodzi o edukację krzyżową, to wydaje się, że efekt ten daje do około 8% poprawy przeciwległych do ćwiczonej kończyny mięśniach, jeśli chodzi o sam trening oporowy. Ze względu na to, że długość odcinka ostatecznie bardzo się wydłużyła, postanowiłem podzielić go na dwa osobne odcinki, tak, żeby jeden zawierał informacje bardziej teoretyczne, a drugi głównie te praktyczne.